Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. To już jest ostatni chyba taki świąteczny filmik, taki grudniowy. Mamy dzień przed Wigilią i miałam otwierać kalendarz adwentowy w Wigilię, tak z Nikolką żeśmy ustaliły, ale doszłam do wniosku, że jednak w tą Wigilię nie za bardzo będę miała czas, no bo bieganina, szykowanie się i w ogóle. Jestem już, powiem Wam szczerze, tak obrobiona, bigos ugotowany, sałatki, do sałatek rzeczy pogarniane. No dobrze, moi drodzy, to otworzymy sobie dzisiaj kalendarz. Zostały nam dwa okienka. Pierwsze okienko to jest 23 i jest tu coś dosyć sporego. I tu mamy, moi drodzy, żel do mycia i to jest Armani Code taki. Voilà. Armani Code, dosyć spory, fajny. Powiem szczerze, że ja nawet nie miałam nigdy tego zapachu. To jest damski? To męski? Jakbyś tak pachnie ostrawo. Nie, tak, nie do końca mój zapach. I zostało nam ostatnie pudełeczko. Jest tu coś bardzo lekkiego. Jestem trochę zawiedziona, bo myślałam, że tu będzie pełnowymiarowy produkt. Zobaczmy, co tu jest. Bo uważam, że w szóstce, czyli w Mikołajki, i w 24, czyli ostatnie okienko, powinno być coś bardzo fajnego. I tu mamy chyba tusz. Tu mamy chyba tusz i powiem Wam szczerze, że ostatnio mi się tusz skończył. A więc jestem zadowolona. Mamy tusz do rzęs z firmy Lancôme. Bardzo ładnie zapakowany. Taki ekskluzywny, szczoteczka też wygląda fajnie. Proszę, tu mamy taki zestawik i powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda. I jak widać, jest to pełnowymiarowy produkt, nie jest to miniaturka. W związku z czym jestem bardzo zadowolona, bo tak jak powiedziałam, tusz do rzęs mi się kończył i chciałam już sobie, nawet ostatnio byłam na jakiejś drogerii internetowej i myślałam, żeby sobie kupić, ale mówię, ja tylko maluję te rzęsy na dole, bo tych górnych nie maluję, ponieważ chodzę na uzupełnianie, dlatego nie mam potrzeby malowania i jak najbardziej mi się przyda. Jestem zadowolona. No i co Wam mogę powiedzieć o tym kalendarzu? Czy jestem zadowolona z tego kalendarza? Powiem tak, co mogę być niezadowolona? Dostałam ten kalendarz od męża na urodziny, a więc jestem zadowolona, bo tyle mam produktów za free. Tak naprawdę i są fajne to produkty. Dużo rzeczy takich, które bym sama nie kupiła, a dzięki temu mogę przetestować, zobaczyć, jak pachną, jakiej jakości to są rzeczy. A więc mamy taką możliwość, żeby sobie przetestować te produkty i kupić sobie w razie czego, jeśli nam coś się spodoba, pełnowymiarowe produkty. Więc uważam, że takie kalendarze fajna sprawa, jeśli chodzi właśnie o to testowanie, ale uważam też, że niektóre firmy przeginają, jeśli chodzi o ceny. No ale to tylko takie moje zdanie. No dobrze, kochani, tak jak powiedziałam, zapraszam Was do oglądania mojego vloga. Zobaczycie, co tu będzie, jak się szykujemy na Wigilię. Mam nadzieję, że uda się nam coś nakręcić w ten dzień wigilijny, żebyście zobaczyli, jak się wyszykowaliśmy. Zapraszam do oglądania. No i voilà, tak wyglądają nasze pierniczki już włożone w słoiku. Ja oczywiście jestem troszkę cwana, bo jak widzicie, ten słoik mam dosyć duży i co roku mam ten sam patent, kupuję pierniczki kupne na dno, jak tu widać, a na wierzchu druga połowa tych pierniczek, jako wypełnienie oczywiście, a na wierzchu druga połowa to są pierniczki robione przez nas. Jak widzicie, kolorowe pierniczki, tutaj ufiok Nikoli zielony, wygląda jak jakiś pan glutek, tak mi się podoba ten bałwanek to jest chyba, że hoho, jest tak śmieszny. Tu Wam pokażę, jak to wygląda. O, tu mamy inne gwiazdeczki. Wszystkie przeozdobione nasze pierniczki.
i uważam, że jest to całkiem fajna ozdoba też w kuchni. Taki słój z piernikami. Zobaczcie, jak Nik otwiera kalendarz adwentowy. Co ty tak zrywasz? Zerwiesz wszystko, będziesz widziała, co jest 24, a nie możesz! Nie, nie będę widziała, co jest 24, bo już usłyszyłam pewnie. No co ty? Ale ja... Nie wyciągaj, nie pokazuj, jak możesz tak robić! Czemu tak zrobiłaś, że otworzyłaś wcześniej? Mamo, przecież przypadek to... Nie ma takich przypadków. Takich przypadków nie ma, Nikolka. Oszukujesz. Ale w 24 otworzę tą folię i... Oszukujesz i Mikołaj to widzi. Stoi za oknem i widzi. A za oknem pięknie śnieżek pruszy. Mam nadzieję, że to się utrzyma do Wigilii i Wigilię też będzie pruszył. Jeszcze fajnie, jakby nam złapał taki przymrozek i na drzewach byłby taki szron, jak z tydzień temu, to by było pięknie. Nie, no po telefonie patrzę, czy w ogóle będzie śnieg. No. Nikola pogodynka, ona nam powie, czy będzie śnieg, czy nie. Zobaczcie, co ona zrobiła z tym kalendarzem. No. Co ona zrobiła z tym kalendarzem? Będzie ten śnieg, czy nie będzie? Nikolka jak wstaje od rana, to od razu włącza kolędy. Widać od razu, że to jest nasze dziecko, bo też ma w sobie ducha świąt. Tak, Nikolka? Też uwielbiasz święta Bożego Narodzenia? 24! Wow! Nikolki telefon pokazuje, że 24 będzie padał śnieg. Zaczynamy gotować świąteczny bigosik. Mam nadzieję, że nie skwaszony. Jak widzicie, kroję sobie już karkówkę, już część mi się smaży. Do tego łopatka, bo do bigosu musi być mięsko takie troszkę tłustsze. Dodam później goloneczkę. I tak mam mięska jakieś 3 kg, trochę ponad 3 kg, a mam około 4 kg kapusty. My gotujemy bigosu dużo, bo nam schodzi, a więc działamy. Zobaczcie, tak sobie dusimy mięsko do bigosu. Tu mamy już pokrojone w takie drobne kawałki mięso. Do tego dodałam kilka cebul, dużo czosnku, sól, pieprz i sobie to dusimy, aż będzie gotowe. Później dodajemy to do kapusty, którą najpierw gotujemy w wodzie, później odlewamy. W zależności, czy jest za kwaśna, za słona. Ja mam w tym roku akurat kapustę w sam raz, więc jej nie będę odlewała. Dodajemy sobie mięsko i dodajemy sobie całą surową golonkę. Znaczy ja tak robię, no nie każdy tak musi robić. Ja dodaję golonkę, bo lubimy golonkę w bigosie, to jest jedno. A po drugie golonka daje nam taki tłuszczyk, posmak, taką kleistość, więc jest fajna. Jeśli chodzi o ten posmak w bigosie, dodajemy tą całą golonkę, gotuje się nam w bigosie tyle czasu, aż zacznie się nam w jakiś sposób rozpadać. Wyjmujemy ją, kroimy na drobno jak resztę i wkładamy do bigosu. Więc ja tak gotuję bigos. Później oczywiście przyprawy. Pokażę Wam potem, jakie, co i jak. I na taki 10-kilowy garnek włożyłam około 4 kg kapusty. Tak mówię, około, może 3,5. Włożyłam już goloneczkę, mięska jeszcze tego, co dusiłam, nie. Dołożymy grzybki suszone i to taką ilość, ja lubię dużo. I do tego jeszcze śliweczki. I śliweczki sobie potnę drobniej, no przecież takich wielkich nie będziemy wyjadać. Też tyle dodaję na taki gar, żeby był kolor taki. Jak zaporował się tyle. Ja tu gotuję bigos. A co jakiś czas wpada mój mąż tutaj do ganku i się przebiera za kolejnego pajaca. Nagrywa dla Was serwis u Stasia. Wąsy mu się odklejają. Taki z niego tutaj garderobę sobie zrobił. Zimno chyba na dworku, co? Zimno, mróz. Poświęcasz się, nagrywasz, a będziesz chory w święta. Ludziaś! Ja nie jestem. Już wszystko mamy wrzucone do garnka, kapusta, golonka, mięsko, które udusiłam, grzyby, śliwki, wszystko mamy wrzucone. Teraz będziemy gotować 3 dni. Oczywiście codziennie po trochu, no bo nie można
za dużo, bo no też nie chcę, żeby mi się ta kapusta zrobiła mamałygą. Ale ja zawsze 3 dni przed świętami wstawiam bigos, żeby on się codziennie po trochu pogotował, żeby swoje odstał. Wtedy jest najpyszniejszy, najsmaczniejszy. Naprawdę wiem, co mówię. Tyle, ile jestem po ślubie, tyle lat gotuję bigos. I wiem, że jest wtedy pyszny, ma ładny, ciemny kolor, ale ciemny kolor też nadają bigosowi śliwki, więc naprawdę polecam je dodać. Gotujemy. Halo, tutaj Stanisław! Halo, tutaj Stanisław, bigosu ci nagotowałam. Dawaj, kurwa, opierdoli. Niespaszony. O. Kulisy, proszę, co ty tu masz, co ty? Komu żeś prezent opierdzielił? Zaraz sobie założę kolejną świąteczną pościel. Tu mam taką... Ciężko będzie pokazać w takich kawałkach, ale sobie już ją wyjęłam. Zaraz sobie ją założę i będzie świeżutko na samiutkie święta, a też jakby nie było świątecznie. Ale zobaczcie, widzieliście, kto ogląda na przykład live'y u mojego męża, to widział te sweterki na butelkę. Po prostu coś wspaniałego, tak mi się podobają. Ja to uwielbiam, takie gadżety śmieszne. Mówię, dla niejednej osoby to pewnie kicz. Ja po prostu lubię takie mega świąteczne rzeczy i kupiliśmy sobie takie sweterki 2. Może Lucy by w to upchnął, choć w szyi tutaj jest za wąskie, ale fajne też dla lalek, jak ktoś dla dziecka, ale fajna sprawa na stół świąteczny postawić butelkę wina, czy jakąś whisky, czy inny napój, bądź sok właśnie w takim sweterku. Bardzo fajna ozdoba. I powiem Wam, że kupiłam też i na krzesła takie zatyłki, to się nazywa, na oparcia, też świąteczne. Tak jak powiedziałam, ja uwielbiam takie ozdoby mega świąteczne i ten klimat i mi się to podoba. No, więc będzie tak mega, mega świątecznie u nas. No, takie buteleczki będą stały z sokiem. I to nie tylko musi stać na stole, jeśli mamy gości. Możemy sobie postawić sok w kuchni na stole i go sobie na przykład w coś takiego ubrać. Albo jak sobie z mężem czy z żoną pijemy winko, ubrać sobie w coś takiego przy choince. I wydaje mi się, że takie gadżety sprawiają, że czujemy bardziej ten świąteczny klimat. Jaki mistrz sportowy! Adidaski! Adidas! Adidas! Adidaski i dresik! Czary mary, hokus pokus! Co to jest? A, na buty, dobra, myślałam, że to na głowę takie. Taki Mikołaj, chciałam go zawołać tutaj koło choinki, żeby mi prezent już dał, ale... Jakie buty, kurwa! Nie, to tak? No tak. A czemu to nie jest naciągane na przód? To jest pięte. Chyba źle zrobiłeś. Dobrze, a, bo to trzeba mieć czarne trapery pewnie do tego. A broda? Tu. Gdzie tu? Jedna brew. Broda! Nie będzie brody, bo to będzie łysy. A łysy jest Mikołajem. A. No dobra. Nagrywaj. Ja idę siekać dalej sałatki. To pa, łysy. Zobacz dla Mikołaja tutaj. Dawaj buteleczkę. I voilà, kolejna pościel świąteczna założona, taka w serduszka robiąca kształty z reniferkami. Już mamy wszystko gotowe na święta. Naprawdę, napracowałam się, porobiłam różne rzeczy, ale jestem zadowolona, bo dzień wigilijny mam tak naprawdę na wyszykowanie siebie, Nikolki. Już taki bardziej lajtowy dzień. Voila! Ja w świątecznej piżamce, jak widzicie, wykąpana.
i ubrana. Idę robić teraz grzańca i spędzimy sobie taki miły wieczorek przy serialu. No. Już po tym widać, że idą święta. Mamy tu szyneczkę. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to pięknie pachnie. Szyneczka wędzona, kiełbaska i schabik. Naprawdę, aż mi ślina po prostu cieknie. Nie wiem, czy wytrzymam do świąt, chyba będzie trzeba zaraz spróbować chociaż kawałeczek z chrzanikiem. Po prostu. Ja też nie wytrzymam do świąt. Nie wytrzymasz? Też chcesz kawałek? Robimy sobie grzańca. Oczywiście nie kupiłam pomarańczy i robię z mandarynką. Mam nadzieję, że też będzie smaczny. Zrobiłam sobie dwie kanapeczki ze schabikiem i z chrzanikiem. Do tego grzaniec i włączamy sobie serial. Czas na odpoczynek. Przy kominku. Cieplutko, miło, świątecznie.